Przyszłym Boże, coś wam powiem. Gdybyśmy znali czas przyjścia Pana, to co by to dało? Wydaje nam się, żebyśmy się lepiej przygotowali? Nie sądzę. My łudzimy się, że kiedy będziemy znali jakiś termin, to wszystko zrobimy na czas. A prawda jest taka, że wiedząc o odległym terminie wydarzenia, zostawiamy wszystko na ostatnią chwilę, bo przecież mamy jeszcze czas. Jak rzekł święty Efrem, Chrystus powiedział, nie wasza rzecz znać czasy i daty. Chciał to ukryć przed uczniami, abyśmy pozostali czujni. W ogóle ten fragment Ewangelii brzmi złowrogo. Zapowiedź zniszczenia jedynej świątyni budzi przerażenie. Papież Benedykt XVI napisał, Bóg, który nadał tej świątyni swoje imię i w tajemniczy sposób ją zamieszkiwał, porzucił ją. Już nie była jego siedziba na ziemi. Trzeba było czytać Stary Testament w nowy sposób. Jaki to jest ten nowy sposób? Przez osobę Jezusa Chrystusa. To w nim spełniają się zapowiedzi starego prawa, które jako nowe stało się wykładnią wiary dla nas. Nie tylko wiary, ale przede wszystkim zaufania. Te ostatnie dni roku liturgicznego dają nam okazję do słuchania słów Jezusa na temat końca czasów. On nie objawi nam tego, co byśmy chcieli wiedzieć, ale prosi, byśmy ufali Jego Słowu. Mówi to do nas ten, który przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie i potwierdzić, że ci, którzy są z prawdy, słuchają Jego głosu. Gdy patrzymy na historię, to dostrzegamy setki wojen, tysiące konfliktów, miliony ludzkich tragedii. Tyle nieszczęścia i cierpienia wokół nas. A mimo wszystko Bóg chce dać nam pewność, że to jeszcze nie teraz. Możemy widzieć wszędzie trud i zmaganie, ale przecież bliskość Słowa podtrzymuje nas na duchu. Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Wytrwajcie w nauce mojej. Jakże to ciężko osiągnąć, gdy wiele drobniejszych spraw od tej wiary i wytrwania nas odciąga. Jakikolwiek grzech niszczy piękno i dobroć dzieła Bożego. To właśnie z grzechu wynikają nasze i innych nieszczęścia. Jednak Słowo daje nam poczucie nadziei. Płynie z niego optymizm. Nawet w tych dniach, kiedy coś bardzo złego się dzieje na naszej ziemi, nie traćcie nadziei. Nie zapominajcie o tym, że ten świat jest Boży. Ale jeszcze mocniej złóżcie nadzieję swoją w Bogu. Wszystko zaczyna się w nas. To o naszego ducha powinniśmy zadbać. Dobra relacja z Bogiem będzie rzutować na nasze relacje z drugim człowiekiem. Gdy jesteśmy w kiepskiej kondycji, to łatwo możemy zburzyć czyjś świat, ale późniejsze odbudowywanie wymaga nie lada wysiłku. Nie ma się więc co zastanawiać, czy Kowalski spod Piątki albo Iksińska z Bursztynowej zostaną zbawieni. Tu trzeba myśleć o sobie, o swoim postępowaniu, które ma nas do tego zbawienia przybliżać, a nie oddalać. Jezus wyraźnie podkreśla, że ten dzień przyjdzie jak złodziej. Nikt się nie będzie go spodziewać. Sam Jezus powiedział, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. A łaska ma sprawić, że będziemy gotowi. W porę i nie w porę. Nie ma się co trwożyć, nie ma się co bać. Raczej zawczasu żyjmy tak, by nie dać się z jednej strony zwieść fałszywym sygnałom, a z drugiej strony, żeby nie dać się zaskoczyć. Niezależnie od tego, kiedy to nastąpi, bądźmy gotowi. Pan nie będzie czekał.